Witam was w kolejnym odcinku z tej zagramy w Gothic 2 Noc Kruka. Gram tutaj łowcą smoków na nowej grze plus. Jesteśmy już prawie na końcu, w ostatnim akcie. Dam się w tym momencie do Lorda Hagena. Zdamy mu relację z górniczej doliny i z tego wszystkiego, co się tam dzieje, działo i w ogóle. Tutaj zadanie z tymi smoczymi jajami też już zrobiliśmy. Słuchał niewłaściwych ludzi. Została nam jeszcze jedna tutaj kopalnia w okolicy. Znaczy nie kopalnia, tylko jaskinia. Więc mój drogi przyjaciel Lordzie Hagenie. Wszystkie smoki zostały zgładzone. Wiedziałem, że Inos doda ci sił w walce ze smokami. Gdzie jest Ruda? Orkowie wciąż oblegają zamek w górniczej dolinie. Garond nie może opuścić twierdzy, póki nie odeprze ich ataku. Niech to szlak! Jeśli Garond nie potrafi uporać się z tą sytuacją, sam się tym zajmę. Żadna banda orków nie stanie mi na przeszkodzie. Powiadomiłem już moich ludzi. Przygotowujemy się do wyruszenia w drogę. Zabieram ich wszystkich. Na straży statku pozostaną nieliczni wartownicy. Pora, by ktoś wreszcie rozprawił się z tymi orkami. Na co czekasz? Czekam tylko na wyposażenie i żywność. Zaraz potem ruszamy! No spoko, tutaj mam informację, że na statku nie ma żadnej prawie straży, tak więc możemy się tam włamać i przepłynąć i uciec stąd jak najszybciej, jak najdalej. No i czekają tutaj na zapasy, które szczerze mówiąc nie wiem nawet skąd mogą nadejść. Z farm powinny przyjść zapasy dla tych ludzi. Pracuję niemal przez cały dzień. Nasz stary dobry przyjaciel Lutron, którego moglibyśmy kupić sobie miksturki szybkości. 200 kosztują, to sobie kupujemy. Szczawia królewskiego na razie kupować nie będziemy. No i rudę sobie możemy kupić, runę za 100. Jak coś, no to kiedyś sobie będziemy brać i kombinować. Niczego jej już nie powiem. Te wszystkie mieczyki mogę ci posprzedać, bo szczerze mówiąc, no nie są mi potrzebne. Teraz każdy już o tym. Kusza łowców smoków, dwie kusze ci sprzedam, łuk myśliwski nie jest potrzebny, łuki zwykłe też, no i na razie tyle. Nie potrafię niczego zatrzymać dla siebie. Resztę jeszcze sobie sprzedam poza nagraniem. On po prostu za dużo gada. Kasa szczerze mówiąc jest zajmiaszczą potrzebna. Ktoś musi pracować. Idziemy do kolejnego naszego starego dobrego przyjaciela, jakim jest ten oto człowiek. Pokaż mi swoje towary, interesują mnie tutaj te takie najlepsze miksturki. Zębaty ziela, kupię sobie tą miksturkę też do życia, jakby co to, żebym miał. W momencie po drodze damy się też do Watrasa, będziemy szli do gildii złodziei, tam będziemy mieli ostatnie chyba zadanie. I więc sypiemy wam, bo zaraz dostanie w czambo. Ode mnie nie usłyszą nawet słówka. Gdzie jego fajną chatkę tutaj ma? W Korinis. Ale lecimy tutaj na skróty. Hopla. Nasz bezy się troszeczkę poodbiją. No i to jakoś wziął i przesłał. Inos tchnął w niego część swojej boskiej mocy, by mógł on naprawić szkody wyrządzone przez Beliara. Uki 62%, mam tutaj ten tabliczkę. Wtedy zwrócił się Beliar do innej istoty, ale Adanos zesłał potężną falę, która zmyła ją z powierzchni ziemi. Posługiwanie się łukiem plus 4. Czyli w tym momencie mamy łuki mistrz 66% supracką. Może troszeczkę lepiej będę strzelał sobie z łuku. Rozmawiałem sobie z tym kolesiem, w tym momencie już możemy. Co do tego handlarza z bronią, nie jestem w stanie tego wziąć i rozwiązać. Jak coś, no to piszcie, w jakiś sposób mógłbym to wziąć i naprawić ten błąd. Nie musimy już obawiać się smoków. Wiedziałem, że wrócisz cały i zdrowy, jednak największe wyzwanie dopiero przed tobą. Tak, wiem. Zatem wyposaż się odpowiednio i przyjdź do mnie, gdybyś potrzebował pomocy. Zawsze miej przy sobie oko i nosa. Niech Adanos będzie z tobą. Dzięki stary, z tobą też. Tutaj coś dalej możesz dla mnie zrobić. A, chyba nic. Dobra. Skoczymy w tym momencie tutaj na targowisko. Z Risa może coś ciekawego będę mógł sobie może kupić. Pokaż. Nic nie masz, stary. Nic nie masz.
jakieś zwoje z przemianą w jakieś potworki by mi się mogły przydać. Idziemy najpierw do Lorda Hagena? Nie. Idziemy najpierw się wziąć i ten tego, no. Czy możesz mi powróżyć? I wziąć jakąś wróżbę. Tak, czas minął, więc przygotuję dla ciebie wróżbę w zamian za kilka monet. Ile? Dla ciebie zaryzykuję spojrzenie przez czas za marne 1000 monet. Opowiedz mi o przyszłości. Dobrze, synu wiedzy. Teraz wejdę w trans. Czy jesteś gotowy? Ciemność przenika ziemię. Zło zatriumfuje. Król przegra wojnę z orkami. Ty powrócisz, ale nie zaznasz spokoju. To wszystko. Nie widzę nic więcej. No to spokój, to zemiaszczu, dzięki ci. 1000 punkcików doświadczenia za to zostaliśmy. Słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego Lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Idziemy tutaj do Gildii Złodziei. No, smoki zostały zgodzone przez dzielne wojsko Lorda Hagena. Czyli przeze mnie. Jesper. Coś ciekawym powiedzcie. Co jest za tymi zamkniętymi drzwiami? Dalej jest skrzynia. Wyzwanie przygotowane przez mistrza otwierania zamków. Umieścił na niej tak skomplikowany zamek, że do tej pory nikt nie mógł go otworzyć. Niestety został złapany. Wyrzucili go za barierę i pewnie tam umarł. Jeśli jednak chcesz otworzyć skrzynię, to weź ten klucz od drzwi sali. No spoko, to jest też nawiązanie do rączki, który jest w... Którym jest w Gothiku pierwszej części. Jego pamiętam. Diego mnie zawsze do niego wysyłał i tak dalej, no ale... Nigdy się nie uczyłem u niego żadnych ciekawych rzeczy. Na rozkaz wielmożnego Lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Tutaj są drzwi. Lord Hagen zostaje mianowany głównodowodzącym miasta Korinis. Lord Hagen oznajmił, że osobiście uda się do Górniczej Doliny, aby kontrolować załadunek magicznej rudy na swój statek. Czy jakie plotki? I tutaj mam ten słynny kufer, który wziął rączka i stworzył ten gościu z Korinis. Szyfr do niego to jest prawo, 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 lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo. Mam tutaj eliksir zręczności, amulet siły, złoty puchar, 5 srebrnych pucharów i 300 sztuk złotych monet. W tym momencie mamy 1000 złotych monet. To zajmiaszczą. I teraz, moi drodzy przyjaciele, lecimy do Lorda André, który jest tutaj na samej górze. Tak więc znowu będziemy się wyskoczyć stąd, chyba że... Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Kolinic. Panowie, kurczę, gdzie tu się na wychodzi? Na rozkaz wielmożnego Lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Lord André zostaje mianowany głównodowodzącym miasta Korinii. On tutaj nic ciekawego nam nie może powiedzieć, szczerze mówiąc, ani nic dla nas zrobić, mógłby nas tutaj nauczyć. Czym? Nie mogę nauczyć cię nic więcej. Przekazałem ci całą moją wiedzę na temat... Teraz musisz już tylko poprawić... No to spoko. Coś mamy na maksia. Znaczy nie na maksia, no ale w sumie taki poziom zręczności mam dosyć duży. Że nic mi nie brakuje, nie trzeba. Udało mi się otworzyć skrzynię. Niemożliwe. Wygląda na to, że mamy nowego mistrza otwierania zamków. Gratulacje. No to spoko, moja droga Kasi. Ej, ty. Kasiu. Możesz mnie przeszkolić? Pewnie. Szkolenie w zakresie kradzieży kieszonkowej i zręczności będzie cię kosztować 100 sztuk złota każde. Nie, dzięki, moja droga przyjaciółko. Kiedyś się tego uczyłem, ale w tym momencie jest mi to niepotrzebne już. Mam postać wypasioną. Przejdźmy w tym momencie do tego Lorda Andrea. Tutaj na górze będzie.
Robar uwolni naród od plagi orków, a w królestwie znów zapanuje dobrobyt. Jeszcze od lorda Andrzeja możemy zdać jakieś punkciki doświadczenia, bo byliśmy w tej całej Dolinie Magów Wody. Wszystkich tam niewolników udało mi się wziąć i uwolnić. Zabiłem wszystkie smoki, to też możemy mu powiedzieć. Zabiłem wszystkie smoki w Górniczej Dolinie. Jeśli to prawda, musisz o tym opowiedzieć lordowi Hagenowi. Lepiej idź prosto do niego. Ja byłem, ale to by też to powiedziałem w ogóle. Udało mi się uratować kilkoro z zaginionych. Ilu udało ci się odnaleźć? Wszystkich, którzy nadal żyli. Wszystkich? Ja... to wspaniałe osiągnięcie. No to spoko, co ty zamieszczu. Mój drogi przyjacielu. No to szczerze mówiąc, nawet się o sytuacji. Jak wygląda sytuacja w mieście? Wszystko jest pod kontrolą. Kurna chata. Myślałem, że coś ciekawszego bym powiedział, jakąś dłuższą kwestię. Czyli mój drogi przyjacielu, została mi się tylko jedna osoba tej, żebym sobie mógł z nią porozmawiać. Smoki nękające krainę zostały zgładzone przez dzielne wojsko pod wodzą lorda Hagena. Duk Serdas. Wkrótce król Robar uwolni naród od plagi orków. Do tawerny, do miasta portowego. Przeniesiemy się do miasta portowego. Chciałbym się przenieść do miasta portowego, no ale się okazało, że nie mam do tego many zbyt dużo. Tak, to bardzo typowe. Ja sobie wiksurkę do many, tutaj mam też do zręczności plus 3, czekajcie chwilę. Zręczność 181. Ta, plus 3 do zręczności. Nie mogę się zajmować 184. Wszystkim. Tutaj mamy jeszcze, moi drodzy przyjaciele, taką oto zemiaszczą kamienną tablicą życia 3. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Punkty trafień 1494. Plus 15. 1509. Superacko i zajmiaszczo. Dziewiątka mi interesuje. Do miasta portowego. Tego nie powtarzam. No i tutaj mamy jednego człowieka, z którym możemy sobie też porozmawiać. Nowego. Co porabiasz? Czekam w nadziei, że już niedługo zawinie do portu jakiś statek, na który można będzie się zaciągnąć. Od tej bezczynności człowiek zaczyna wariować. No to możemy go też okraść, będzie trudna kradzież kieszonkowa. 250 punkcików doświadczenia, 220 sztuk złotych monet. Nie wiadomo już komu. No i po tej całej akcji zajmiaszcze i w ogóle możemy nareszcie wyjść z tego oto miasta. Wrócę miksturkę do szybkości, żeby było troszeczkę szybciej. No i sypiemy. W poszukiwaniu ostatnich już jaj z tych smoków, które znajdują się w ostatniej chyba już jaskini, która mnie interesuje. Bo już wszystkie zwiedziłem. Żadnej nie pominąłem. Jeszcze tylko jedna mi została tutaj koło miasta. Jest taka jaskinia z wargami. Cieniostworem i goblinami. Nie zabij się. Kurna tam. Sobie zapiszę jakby co. Żeby mi tutaj nie wzięło i nie zabiło mojego bezimiennego. Bo genezja, szczerze mówiąc, mnie nie interesują. W tym momencie mamy w oddali dwa krwiopijce. 30 punktów doświadczenia. I lecimy dalej. Do przodu. Tutaj trzeba zejść tak, żeby nie spaść. W oddali polne bestie. Po 80 punktów doświadczenia za nie dostajemy. Punktów doświadczenia. Bez nowe trafi w tą porną bestię, czy ja się sobie może oddaję troszeczkę moją postać. Bo szczerze mówiąc, tą kamerę mam tak dziwnie ustawioną, że widzę tylko moją postać od tyłu. Są te całe wargi. Najlepiej się jej na nie poluje. Chodząc sobie na to drzewko, ustawiając się tutaj, o. Jeżeli się weźmiecie i wyposażycie w dosyć dużą ilość szczał, to możecie tutaj przyjść nawet na bardzo, bardzo niskim poziomie. No i powoli, powoli sobie je tutaj weźmiecie i ściągniecie. Opla, Bezzi, co ci się stało? Ale masz nieciekawy tutaj, kurnata.
Nieciekawe lądowanie miałeś, mój drogi przyjaciel. Mam tutaj cień stwora. Lekka kusza, mikstura i nic tutaj nie ma ciekawego oprócz tego koło tego. Woda jaszczurczłeki. Czy to już będzie ostatnie jajo? Jestem w stanie was sieknąć z mojego zewnętrznego mieczyka. Łuczku. No super, raz udało mi się. Czarne gobliny. Osiemdziesiąt punkcików do doświadczenia. I smoczyja, to jest już ostatnie dwa smoczyja. Stara kamienna tablica, którą za chwileczkę sobie weźmiemy i przeczytamy. Żebym o tym nie zapomniał, żeby ją przeczytać. Poczekam, aż mi się skończy to bieganie szybkie. Trafię w te gobliny, mój drogi przyjacielu. Myślałem, że moja postać się zbugowała. Durowe mięcho. Oprócz tego nic poza tym ciekawego tam nie widzę w Waldarii. Dwa szczurę. No i kto szczury? Poza tym to ciekawego nie ma. Tak więc lecimy tutaj do góry. Mamy jeszcze zamknięte drzwi, za którymi będzie stał, siedział, czekał na mnie i w ogóle. Cieniostwór, grę sobie zapisz, jakby co? Pok, pok. Mój drogi przyjaciel. Takich kiciów jak ty jest naprawdę niewielu. Buława, skórzany mieszek, którą za chwileczkę sobie otworzę. Miksturka, skórzany mieszek, którą za chwileczkę sobie otworzę. Kolejna miksturka. Kamienna tablica. Miksturka. To jest dosyć dużo tych miksturek, tak więc opłaci mi się to brać i podnosić. No i to jest w sumie ostatnia z jaskiń, która mnie interesowała. Tutaj znaleźliśmy ostatnie smuczy jaja. Lecimy w tym momencie na farmę Atyli. Pytam tą, która znajduje się tutaj po prawej stronie, jak się wychodzi. Ziele lecznicze mi leżało, ono tutaj na drodze, no ale go już nie podniosłem. Gdzie są schodki gdzieś? Jak dobrze pamiętam, gdzieś tutaj były schodki, które mnie wyprowadzą z tej otonory. I skończyła mi się tutaj zajmiaszcza. Zajmiaszczy speed mi się skończy, taka buława tutaj fajna jest. Schodzimy na dół w poszukiwaniu. Jest, siły plus jeden. Czyli w tym momencie siły mamy 180. Siła plus 2. Stara kamienna tablica. 12 tych mamy smoczych jaj. Dochodzi słaby dźwięk, jakby drapanie. Jojoj, ciekawe. Skrzany mieszek, 25 sztuk złotych monet. 50 sztuk złotych monet. 1448 złoto mam w tym momencie. I siła 182, zręczność 184. Kurczę, strasznie brzydka pogoda mi się tutaj zawsze trafia w gotiku. Nie rozumiem dlaczego. Te nagrania są takie dotyki tutaj w ogóle. Idziemy zatem w tym momencie na farmę Attila. Jak dobrze pamiętam, będziemy mieli tutaj też zdanie na tego człowieka. Nie no, grzybki. Hej, ty! Czy z tymi kolesiami mógłbym porozmawiać? Ej, mogę ich okraść, to sobie ich weźmiemy, okradniemy też. Z powrotem na po... Mój wybawca! Nie mnie kule biją. Tak, wracam zmagać się z codziennym trudem. I z tymi dwoma kopniętymi braćmi. Nawet bandyci nie byli tak denerwujący. No to spoko, mój drogi przyjacielu. Ej, ty! Ja mam takie dosyć ciekawe zadanie z tymi kolesiami, możemy sobie nawet z jednym porozmawiać. Hej, ty! Czy ciebie też mógłbym okraść? Mogłem, będzie trudna kradzież, kradniemy. O, kolejny poziom superacka, 160 sztuk złota mam. Wracam. Mój wybawca! I z tymi dwoma... To samo, szczerze mówiąc. Wracam. Mój... I z...
Nie, ciekawe. Czy czekajcie, bo w tym momencie poziom 68 już, kurna, ale fajnie. 42 punkciki mamy do nauki, jakby co? Hej, ty! Emilio? Kimi? Jaki? Chcę. Czemu? Twój. Co? Chciałem powiedzieć to bracie, co on powiedział o nim i w ogóle. Twój brat opowiedział. Ta? Twierdzi. Co? Powiedz mu. Zrobić to zadanie czy nie? Nie, nie będę tego robił. Sami sobie go zróbcie. Albo obejrzyjcie moją poprzednią serię, grałem magiem. Hej, ty! Czy wydarzyło się jeszcze coś nowego? Ostatnio ktoś kradnie mi owce. Nie mogę spać spokojnie. Kto mógł to zrobić? Mam pewne podejrzenia. W jaskiniach w lesie ukrywają się jacyś paskudni osobnicy. Jakoś trudno mi uwierzyć, że żywią się jagódkami. Jestem prawie pewien, że to przez nich znikają moje owce. No to przywalne. Czy coś jeszcze się działo? Widziano też w okolicy jaszczuro ludzi. Na twoim miejscu nie szedłbym do jaskiń. To ja tam, kurczę, chodzę i w ogóle. Mam te zwłoki i tego do kolesia. Weźmiemy i obrobimy czegoś, to by nie. Czy u ciebie możemy... Wszystko... Ciągle jeszcze kręci mi się w głowie, ale ogólnie jest to wiele lepiej. Oszalałeś, ale o co chodzi? Nie wiem. Do tego musimy jeszcze płacić kontrybucję na rzecz miasta. Jeśli tego za... Dobra, stary, szczerze mówiąc, mnie to mało interesuje. Idziemy po owcę. Uratować owcę dla farmera. Takie zadanie mamy. Wpisane w naszym dzienniku. Jak stąd spadnę, sobie zrobię krzywdę? No, chyba nie. Mamy dziki, które zostały wprowadzone w Gothiku 2 do dodatkiem. Do cukruka. Oczywiście pamiętam moje pierwsze spotkanie z tymi bestiami. Ono było straszne. Daj, mam pewne bestie, które bym chciał sobie upolować z łuku. Dziewięcy. Bez jesteś nieciekawy. Tragicznie sobie z łukiem radzi nasz bezimienny bohater. Kolejne dwie polne bestie mamy w oddali. Zabij się jeszcze, chłopie. To będę zły. Punkcików doświadczenia zawsze mogą się przydać. No bo daj, miałem też pomieszczonego szkieleta. 80 punkcików do doświadczenia. Wychodzimy z tych chaszczy. Obezji, no nie denerwuj mnie. Szkielet Goblin. Daleko oni są, czy nie? Trzysta punkcików doświadczenia. Zawsze się przydadzą jakieś tam punkciki. Roślina lecznicza w oddali. Już tam nic ciekawego nie widzę. Odbiegam przez cały czas od tego, od zadania, które mnie bardzo interesują. Tych bandytów w... Jak ja sobie zapiszę, jakby co? Czy z nimi sobie powinienem dać w sumie radę? Nie będziesz tak trudno. Moi drodzy przyjaciele, bandyci, gdzie wy jesteście? Kurwa, tak, mapa. Denerwującej w ogóle. De, koleś, chyba nie jesteś tu z powodu tej głupiej owcy, co? Oczywiście, że tak. Dawaj, kurwa, owcę. Ukradłeś owcę z farmy Akila. I co z tego? Co mi zrobisz? Stary, no nawet nie wiesz, o co to jest. Właściwie co mi obchodzi, jakaś głupia owca. Dawaj owcę, albo dostaniesz po makówce. Jak to fajnie brzmi. Dawaj owcę, albo dostaniesz po makówce. Patrzcie go, chłoptasiu. Właśnie ściągnąłeś na siebie mój gniew.
Ja cię kręcę, ale jesteś strasznie przerażający w ogóle. 300 punktów doświadczenia za tego bandyty dostaliśmy. No zjadł, ty jesteś cienki w cenie. Posługiwaniu się tą oto bronią. Kiepski miecz, bandyta, łuk, 50 strzał, ser, wytrych, bryłka złota i łodyga. Nic tu nie ma. Bagiennego ziela, laska. Mała miksturka do życia, piwko i srebrny pierścień. Trzy piwka były, nie jedno. I to samo tego kolesia. Nic tu nie ma. Poza tym, co wziąłem. Mamy naszą, kurczę, owieczkę jedną. Pozostałe zostały. Teraz co, gdzieś tutaj w okolicy słychać też i ścierwojady. Takie małe gady, ścierwojady. I więc owco, idziemy stąd. Chodźmy. Teraz damy. Idziesz? No. Mam cię tym tego, no. Doprowadzić bezpiecznie do twojego pana. Baraninę sobie zjemy za tą. Kiedyś w niedalekiej przyszłości, dziurowco. Jedziesz, żebyś mi się nie zgubił, ale jak mi się zgubisz, to będzie tragedia. Będę płakał z tego już to powodu. Owco, jesteś tam w tyle, czy a? Jesteś. Jesteś czy cię nie ma? Ty, owco. No i mi się zablokowało owca, czekajcie chwilę. Kurna. W tej grze jeszcze nie jest aż tak dobrze rozwinięte to wszystko. Trzeba uważać strasznie na różnego typu zwierzaki. La 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 la. Owco, jesteś? Mamy w oddaniu jeszcze jednego kolesia, którym bym jeszcze żył, więc zainteresował. Owieczko. Cip cip. Taś taś. Jak się owce woła? Bo wiewiórki się woła na przykład Basia, 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 Basia. Znalazłem złodziei owce, owiecy. Znalazłem złodziei owiec. Miałeś rację. To ci ludzie z lasu. Już nigdy cię nie okradną. Dzięki. Dziwny z ciebie najemnik. Nie taki jak ci, których znałem do tej pory. Weź to jako mały wyraz mojej wdzięczności za twą bezinteresowną pomoc. Tu spoko, tacy zajmiasz, masz owce. Bardzo dobrze. Tu masz kilka monet. Mam nadzieję, że to wystarczy. Po. Jeśli chodzi o twoich parobków... Dzięki tobie wrócili. Jesteś odważnym człowiekiem. Proszę, weź to złoto, zasłużyłeś na nie. Czy coś jeszcze się działo? Widziano też w okolicy. Dobra, stary, to już mnie nie interesuje. A do zobaczenia, owieczko, będę za tobą tęsknił. Sobie zapiszemy jakby co i lecimy dalej. W okolicy mamy kolejnego przebiegłego nieprzyjaciela, jakim jest pokrzykiwacz. Trafię w niego, czy ja? 300 punktów doświadczenia za niego stram. Kurczę, ale mi to. Ten fireball zrobił dosyć duże obrażenia. Poszukiwacz. Potencja many, 42 sztuki złota i... Moła. Tutaj nie ma już nic ciekawego. Chyba, że w oddali uda mi się kogoś wziąć i ściągnąć. Dobra, nie ma nic. 16 mamy tych, to kiedyś czytaliśmy duch wina. Chyba tą książkę bym mógł oddać jednemu z farmerów, ale to zobaczę sobie już poza nagraniem. Czekajcie, bo nie wiem, co ja chcę, kurczę, zrobić w tym momencie. Chciałem sobie zjechać na dół, nie na dół. Teleport mnie interesuje do majątku ziemskiego. Górniczy do mam dwa takie same te. Do klasztoru, do majątku ziemskiego pod dziewiątką. Poproszę zatem i lecimy tam, gdzie możemy się przenieść. Patryk, możemy porozmawiać, czy nie? Myślisz, nie, że ja mam lepiej? Kord mógłby mnie tutaj wziąć i coś nauczyć. Rzeczywiście, prawda? Idziemy do Meneta oddać mu zadanie z jajami smoczymi. Ho, ho, ho. Naprawdę w to wierzysz? Jak to fajnie brzmi, mamy tych jajek? Liczy się tylko siła. Nie mógł tych rzeczy. Ode mnie tutaj na dole, one są gdzieś ukryte, 12 sztuk. Zapisujemy sobie grę. Naprawdę w to wierzysz? Oj, oj, oj.
Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Ode mnie tego. Chcesz kolejne smocze jaja? Jasne. Mam tu kilka. Sądzę, że już więcej ich nie znajdziesz, a ja mam ich tyle, że nie wiem, co z nimi zrobić. O, w porządku. Oto twoje pieniądze. Myślisz, że ja mam lepiej? No to 4200, czyli tu zostaliśmy. Nic mnie już nie dziwi. Chciałbym wiedzieć więcej o wykonaniu magicznej broni. Chciałbym wiedzieć więcej o wykuwaniu magicznej broni. Coś się zmieniło. Jaką broń chciałbyś zrobić? Najlepszą. Magiczne ostrze na smoki, ciężkie magiczne ostrze bojowe, magiczne ostrze bojowe. Wróć. Co masz na sprzedaż? Co masz do sprzedania? Czego potrzebujesz? Masz może te smocze jajczy? A, nie masz. Masz smocze łuski. Łuski. Trzeba po prostu słuchać. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Nie mówię ci przecież. Pospełzacze. Pas najemnika. Nie masz nic ciekawego, szczerze mówiąc, stary, mój drogi przyjacielu. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Tyle Rosji. Może dostajmy też jakiś gulasz u naszej starej, dobrej przyjaciółki, jaką jest TTTK. Dostanę jeszcze... To wszystko, nie ma już... Ty głupia babo, kurna chata, ja cię nie lubię. Jest Rosji? Coś ciekawego bym powiesz, nie? Co możesz... A czego po... Mógłbym cię coś kupić fajnego, ale nie masz nic. Głowa do góry. Głowa do góry. Uważaj na... Ojej, jaka jesteś słodziutka. W tym momencie pozostaje mi z innego, jak udanie się do... Uciekał, jakby gonił go sam Belia. Tego. Sam by na to nie wpadł. Chyba, że jeszcze coś ciekawego by nam powiedzieć. Zobaczymy, czy będzie spał. Zbutujemy go, niech wstaje chłopak mi. To mnie wcale nie dziwi. Idziemy na prawo. Trzeba silnie uderzyć w sam środek. Panie Lee, ty kurna śpi. To było wiadomo od dawna. Til, ty za mną też chodzisz? No kurna, chłopie. To było oczywiste. Mam nowego przyjaciela, który będzie mi pomagał. Inaczej bym się do tego zabrał. Ty jesteś Lee? Nie, jesteś Torlof. W końcu i tak go oczywiście dorwaliśmy. Dobra, bierzmy się do nauki. Nic mnie już nie dziwi. Okej, on może się mnie tutaj poduszyć bronią. Trzeba się uderzyć w sam środek. Broń dwuręczna, 92% mam mistrza. 92% mistrz posługiwania się, bronią dwuręczną. Dobra, w tym momencie udamy się do klasztoru magów. Nic mnie już nie dziwi. Do klasztoru, pod dziewiątkę, mamy ten tego, no. Przecież wiedział. Nie mam czasu na takie rzeczy. I udamy się najpierw do Goraxa. Robimy sobie troszeczkę tutaj ciekawych zakupów. Mam nadzieję, że jakaś kasa mi zostanie na jakieś drobne interesujące rzeczy jeszcze. Po nagraniu sobie wszystko wezmę i posprzedaję. Bo w trakcie nagrywania, szczerze mówiąc, no nie wiem, czy was to interesuje. Błogosław mnie, pokaż mi swoje towary. 75 masz tych różnych rzeczy. Czyli na zębacza, w warga. Zębacza, w wilka. Przemiana w topielca, no te przemiany mi szczerze mówiąc najbardziej interesuje, przemiana w smoczego zębacza, w polną bestię. Burzenie szkieletów, wydłuża, burza ognia. 25 miksturek dużych do życia. Bierzemy i 75 aż miksturek do manty sobie weźmiemy wszystkie jakie możemy. Dobra, w tym momencie chyba tyle na razie. Dzięki ci, stary. Niechaj i no. Dzięki, jesteś zajmiaszczy. Jesteś jednym z najlepszych magów, jakich kiedykolwiek w życiu spotkałem, szczerze mówiąc. Odpalę sobie latarkę, jeszcze mam troszeczkę many, tak więc możemy sobie ją wziąć i wykorzystać na coś ciekawego. Że tak to nazwę, powiem jej w ogóle. Zatem lecimy, moi drodzy przyjaciele. Do klasztoru, gdzie czeka nas już główne zadanie chyba. W podskokach. Może z Miltelem jeszcze możemy sobie porozmawiać. Zabiłem wszystkie smoki. Naprawdę? A więc znowu zapłonęła dla nas iskierka nadziei. Teraz musimy tylko uderzyć w samo serce zła. Jeśli udało ci się tego dokonać, zwycięstwo będzie nasze. Kto? Ja? Naturalnie, a kto inny? No a kto inny? Powiedz mi, stary. Drzwi, za którymi mamy naszych starych, dobrych, ukochanych przyjaciół. I w ogóle szkoda, że nie mogę wejść do tego. Nie mam czasu na takie rzeczy. Biblioteka za daleko. Czemu dowiaduję
Dowiaduję się o tym dopiero teraz. Tutaj mamy jednego z naszych przyjaciół, Karasy. Pokaż mi swoje towary. Armia ciemności, tworzenie szkieletu, obudzenie golemnia, tworzenie szkieletu, przemiana w olbrzymiego szczura. 12 sztuk, bierzemy. Ognistego jaszczura, bierzemy. I kasy mi w tym momencie zabrakło. Tragedia. Więc pasowałoby, żebym ja ci też coś tutaj posprzedał. Szczerze mówiąc, mój drogi przyjaciel. Myślałem, żeby z tego się nie obejdzie. To ci sprzedam. Magiczne kłucza, to mnie interesuje. To ci mogę sprzedać. Bełty. Masz to. Róbmy sobie, jakby co zostawisz. Jakieś ci sprzedam, piwo ci sprzedam, bo nie jest mi potrzebne. To ci sprzedam chleb, ser, rybka. 40 gulaszy. Kiedyś te gulasze będę musiał sobie zjeść, jak dojdziemy gdzieś do 50. Bniegądy, leśna jagoda mi jest potrzebna, roślina lecznicza też mi jest potrzebna. Ziele lecznicze. Daję ci wszystko, stary, tego w ogóle już nie używam. Korzeń leczniczy. Lista pokrzywa 10 do many mi tutaj odnawia. Miste ziele. Uff, mięso kopacza. Polna jagoda, słoneczny olec możemy się przydać, zębate ziele też możemy się przydać. Bagienne ziele mi się może przydać, te rzeczy sobie będę trzymał jeszcze. Amulet siły może mi się przydać, amulet siły, znaczy ci sprzedam, stary. Pierścień magii, premia many plus 5, nie. Ona przed ogniem plus 5, nie, przed magią plus 5, to wszystko będzie się przydało, bo to nie jest potrzebne. Symbol przynależności do wodnego okręgu sobie zostawię, do siły, nie jest im potrzebny, do siły, nie jest im potrzebny, do siły, nie jest im potrzebny pas. Zamków, wieży demonów do Korini z górniczej doliny, mamy dwie, to jedną ci mogę sprzedać. Niepamięć, deszcz ognia sobie zatrzymamy. Leczenie ran, zmniejszenie potwora sobie zatrzymam, przemiany mnie tutaj bardzo interesują. Wiecie może po co? Jaskinie Korinis, sprzedam ci to. Mapa kopalni Garonda, sprzedam ci. List gończy ci, dam ci z Afryki, nie jest mi to potrzebne. List Xardasa sobie zostawię, tam sobie skórę topielca. Mogę sobie zostawić, szczerze mówiąc, możemy się kiedyś do czegoś przydać. Złoty puchar ci sprzedam, bryłkę rudy ci sprzedam. Mamy aż 27 sztuk złotych monet. Małe maszy. Oko mocy, nawet nie wiem po co to jest. Owcza skóra. Czarnego trola skóry mam. To ci sprzedam, sekstan sobie zostawię. Srebrny puchar ci zostawię. To ci sprzedam, siarka mi nie jest potrzebna. No i szczerze mówiąc tyle. Trochę kasy udało mi się złapać. Warga w wilkiem, wilka zębacza, w owcę, w cieniu stwora, ścierwojada. Dobra, tyle, stary. Pokaż mi swoje towary, jak tam twoje studia. Jak twoje studia? Wróg ma wiele twarzy. Trudno stwierdzić, która z nich stanowi największe zagrożenie dla klasztoru. Okej, sami masz jeszcze informacje, staliśmy. Trochę rzeczy od ciebie kupiliśmy. Idziemy w tym momencie do Goraxa. Gorak jest tutaj na prawo. Dalej tylko na palasa, żeby mu się krzywdę nie zrobiło. Mioty mógłbym ukraść i później sprzedać. Ha, ha, ha. Pokaż mi swoje towary. Potrzebuję. I on tutaj ma coś ciekawego, co by mogło mnie interesować. A, ma jakieś tam wyzwanie, przemiany. Masz dwie runki. Kosztują stówę, to sobie kupimy. Czarna perła. Co mnie tutaj bierze, jeżeli zaczepiasz, stary? Kupujemy tutaj te miksturki do many. Już mi się skończyła kasa. Czekaj, co tam takiego ma? Plus 5 do maga. Dobra, to kasy, jak już nie mam, to tragedia. Zgadza tym, że rozmawiałam, to idziemy w tym momencie. Hej! Ty możesz mi coś ciekawego powiedzieć, czy nie? Gdzie znajdę? Nie interesuje mnie to. Idziemy porozmawiać z naszymi przyjaciółmi. Mam dobre wieści. Przydrożne kapliczki zostały oczyszczone.
Potęga Inosa pomogła paladynom raz na zawsze uporać się z tym problemem. Znowu możesz czcić Inosa datkami i modlitwą, bez strachu o swe bezpieczeństwo. To spoko, to ze miaszczą. Tak więc, mój drogi przyjacielu, Pelorasz. Wszystkie smoki nie żyją, rozmawiam ze smokami. Rozmawiałem ze smokami. I czego się od nich dowiedziałeś? Mówiły o potędze swojego pana, który ma mieszkać w dworze Irdorat. Niech Inos ma nas w swojej opiece. A więc Czarna Świątynia odzyskała dawną potęgę i wysyła do naszego świata swoje sługi. Dobra, no to może tak, mój drogi przyjaciel. Co to za dwór Irdorat? Co to za dwór Irdorat? To wschodnia świątynia boga Beliara. W królestwie Myrtany były takie cztery, ale ta jest z nich wszystkich najbardziej przerażająca. Jakieś 40 lat temu północna i zachodnia świątynia zostały zniszczone. Mężni rycerze biorący udział w tym przedsięwzięciu dopilnowali, by nie pozostał z nich kamień na kamieniu. Wtedy hordy nieprzyjaciela nie miały żadnych szans w starciu z zastępami bohaterskich wojowników i paladynów. Zniszczenie pozostałych dwóch miejsc sekty wydawało się tylko kwestią czasu. Zło mogło wreszcie ponieść ostateczną klęskę. Ale gdy upadła druga świątynia, pozostałe po prostu zniknęły. Zniknęły? Całe świątynie, tak? Jasne. Nie drwij ze mnie! Sytuacja jest poważna. Jeśli dwór Irdorat odzyskał swoją dawną potęgę, pokonanie nieprzyjaciela nie będzie takie proste. Najpierw trzeba go bowiem odnaleźć. Będzie to twoje następne i najtrudniejsze jak dotąd zadanie. Zrobię co w mojej mocy. Wszystkie smoki zostały pokonane. To dobra wiadomość, ale nasze położenie nadal jest beznadziejne. Poszukiwacze nie zginęli wraz ze smokami. Wręcz przeciwnie. Słyszę, że w ciągu ostatnich dni ich liczba jeszcze się zwiększyła. Zabicie smoków z pewnością osłabiło przeciwnika, ale to wciąż za mało. Musimy uderzyć w samo serce zła. No to spoko, tak więc co się stało z tą zaginioną księgą Xardasa? Co się stało z tą zaginioną księgą Xardasa? Spodziewałem się, że o nią zapytasz, ale niewielki będziesz miał z niej pożytek. Księgę zamknięto magiczną pieczęcią. Zabrałem ją do naszych pracowni, ale mimo wielu prób nie udało się nam jej otworzyć. Ten przeklęty Xardas znowu z nas zadrwił. Mogę zobaczyć tę księgę? Naturalnie. Śmiem jednak wątpić, by powiodło ci się tam, gdzie zawiedli najznamienitsi mistrzowie tego klasztoru. Ale proszę, próbuj śmiało. Talamon nie będzie cię powstrzymywał. Dobra, tak więc wymiaszczą. Możesz mnie nauczyć tworzenia runa, ale to nie w tym odcinku. I błogosławieństwo. Możesz mnie pobłogosławić? Przydałaby mi się boska pomoc. Niech Inos broni cię od krzywdy i złej przygody na mrocznych ścieżkach, którymi przyszło ci kroczyć. Zajmiaszczo, dzięki ci, stary. Jeszcze ci wezmę i ten tego, no. Widzisz? To nie było takie trudne. Dobra, spoko, cacy zajmiaszczą. To i mamy tutaj, tak więc mamy tutaj ten cały list Xardasa, Xardynka i w ogóle. Będę tutaj tłumaczył, jak otworzyć tą zajmiaszczą książkę, po którą wybierzemy się w kolejnym odcinku. W tym momencie mamy poziom 68. Trochę za wysoki, nie? Broń jednoręczna mistrz 115%, dwuręczna mistrz 92%, łuki mistrz 66%, kusze strzelec 42%. W kuszach jestem troszeczkę cienki, no dobra, myślę o to. Ochrona broń, pociski 167, smoczy ogień 118, magia 78, siła 182, zręczność 184, mana 200. 81 1521 życia. Więc jestem tutaj N mniej więcej. Pan smoków smuczy jaja. Meandryn umysłu. Straż przednia magów wody. Zbroja pełzacza. Dokumenty. Klątwa Bilgota. Handlarz z bronią.
dla bandytów. Te wszystkie zdania będę robił w kolejnych odcinkach. Nie wiem, chyba w niektórych już nie będę mógł zrobić. Ale ja w tym momencie kończę swój odcinek. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło, piszcie jakieś komentarze, dawajcie łapki do góry. No i hejka, pa pa.